20 listopada 2016 zaś mamy trip polorski po 3 tygodniach przerwy, bo śnieg padał już, a są my na granicy Strumienia i Pawłowic. To już na trasie do Pawłowic. Nasi tu byli. No. A to jest dawno linia kolejowa z Pawłowic na Jastrzębie. Tutaj pociągi jeździły, cugi. Teraz ani śladu po torowisku. Śmiało można by powiedzieć, że to jest druga. A to jest linia kolejowa. Dopiero jest za 24. Słabo trochę widać, ma już zapadło. Mamy słup graniczny na granicy Pawłowic i Zbytkowa. Stary prusko-austriacki słup graniczny. Może już słabo widać, ale widać koronę austriacką. Ja z tej strony. Zaś tu wyraźnie widać pruskiego orła. Słup numer 13. I to tu tak szło. Tu był taki winkel 90 stopni. Tak szła granica tam, gdzie ona. Tak to tu było. Pytali się mnie o jakieś słupy mosiężne odlewane w betonie. Tutaj gdzieś w okolicach Zbytkowa. Ja nic na ten temat nie wiem. Żeby tu coś takiego kiedykolwiek było. Ale tu jest ten słup taki, no. No, więcej jak metr będzie wystawał za ziemi. To jest właśnie ten słup. I my potem pójdziemy tam. I zaśmy się na terenie Zbytkowa, tam szła granica, jak ty drzewa tam są, tam była granica. Tam to tak to szło, tu. Ustawy to już do Pawłowica i Zbytków. Kurzą tutaj chałupy, faklują też. Faklują w centralnym. Chyba jakoś msza była w kościele, bo kadzidłem coś. To już jest kościół w Zbytkowie. No trochę momencima już. Światło się oświeciło. A tam z pewnością widać świecące tabernakulum. Ale nie idzie poczytaj za daleko. Tu się też coś i świeci. Taki przedsionek jest. Obiekt monitorowany.
Tam się jakoś tablica świeci w kościele. Już się cima robi, tam dali są słupy graniczne przy tym lesie. I cieszyńskie, i komora cieszyńsko-teka, i rusko-austriacki. Tu jakoś kapliczka taką też postawiono. A, widzisz to? Jak się rower świeci? Jak się koła świecą? Droga krajowa numer 1, numer 81 w Zbytkowie. Są my na granicy Landeka i Chybia w samym środku lasu. Ruch autopieronowy. A idziemy od Zabłocia z buta, bo Marioli łożyska strzeliły w kole tylnym. No i idziemy z buta, cima jest jak w dupie, ale jest ciepło i nie padzę. To wygląda jak ten maraton na orientacji. Idziemy dalej. Odbędzie się jak tu jest pieronowy ruch w tej drodze. Ja mam na sobie kamizelka odblaskowo. Raczej po śląsku to się go dowiesz.